Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piecholi bezpośrednio po podstawce. Zakupiłem dodatek, no 37 zł to nie jest naprawdę wielka kwota, żeby kontynuować podróż, ale widzę właśnie, że to chyba nie będzie kontynuacja, tylko jak sami możecie przeczytać, nowa gra, więc pewnie. Tak, na normalnym. Choć sobie można by było trudny sprawdzić, bo już raz co grałem. No dobra, nowo zapisane dane. Jak widzicie, Outlast zaliczony. Czy w zależności w jakiej kolejności pokażę wam te odcinki, bo może się rzucę na falę popularności nowego dodatku Whistleblower i może wrzucę wcześniej, nawet niż podstawkę skończę, ale nie. Wolałbym zachować integralność tytułu, czyli najpierw podstawka, później ewentualne dodatki, sequele, prequele, tam cokolwiek. No właśnie, bo podobno to jest prequel. Ej, jak kojarzę te 9 ekranów przed nami, to będą te dziwne obrazki, tak? O, shit. Dobra, już przerąbane na starcie. Dzień dobry. Czego panowie chcą ode mnie? Okej, jestem pacjentem. Przynajmniej tak wyglądam. Jakieś łachmany. Jak nie musisz się budzić, ale otwórz oczy. Ej, jeszcze raz mi tak zrób, to ci oddam. Weź... Cholera, przecież on mnie polizał! Wiesz, że najwięcej bakterii znajduje się w jamie ustnej. Tak przeniósł się. Kupa. Dobra, czyli... Chyba faktycznie prequel, no bo Billy Hope nie żyje już. Sorry, spoiler z Outlasta. 2 hours later. Nie no, wcześniej tam było. Earlier, kurde, piechot. Ej, czyli tak. Nie zawsze nie będą mówiły o wewnętrznym, mogą mnie śledzić. Tak, to jest dokładnie ten sam list, który Miles Upshur z Outlasta. Czy to na samym początku? Czyli fajnie, dobra, jesteśmy whistleblowerem. Informatorem. Kretem. Kimś, kto nie potrafi dochować tajemnicy, no ale wiemy bardzo dobrze, że dobrze się stało. Choć w sumie, podsumowując przygodę Milesa, no to nie tak zbytnio dobrze, ale... No trzeba było to zaznaczyć tą sprawę na mapie świata. Nie mogę pozostać w ukryciu wiedzieć, nie, przecież. I to ja muszę podjąć decyzję, tak? Secure mail. No dobra, skoro secure... Dobra, zamknij go. No. Dobra, to mały krok dla informatyka, wielki krok dla koszmaru. Jak co tu robię? Nic. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Tak, 3 razy już? O kurde, sorry, I'm late. Przepraszam bardzo, ale... No. Ej, kurczę, wywołują mnie, faktycznie słyszałem. Immediately. Tutaj? Tu! Shit! Jestem spóźniony. I'm late. No dobra, otwórz te wielkie wrota. Sorry za spóźnienie. No jestem tu, halo. Nie musisz odliczać. Sorry, muszę usiąść. Jakie trampeczki gustowne. Wprowadzaj te linijki kodu. O kurde. He? Sorry, nie słuchałem, byłem skupiony na pracy. What? Serio padło jakieś pytanie? Tak, chyba. To czy pan Park jeszcze klepie? Wayland Park, dobra. Trzeba zapamiętać, skoro to jest nowa gra, a nie dodatek tylko. Billy? Nie, to nie ta komora. On był w tej po lewej stronie. Ej, urwał się! Don't let them! You!
Co, ja? Whalen Park? Hey, calm yourself. This is a high security... It's all right, agent. Mr. Park was just surprised. Ej, moment, czy nie jest ten koleś, który mnie polizał? O, żeż ty, kurde, już wiem, że mam ci nie ufać. No dawaj, dawaj. Na. Mamy wizję? O, biedny. Ale po co dwie rury aż do paszczy? Kid, że jedno się przybija przez zęby. Czyli co, powiesz, że załatwiłem świetnie robotę w ostatniej sekundzie? Czy powiesz, że się spóźniłem i pagerowałeś mnie? A bym chciał się jeszcze przyjrzeć, co wy tutaj kombinujecie tak właściwie, frajerzy. Pan jest niemiły bardzo, idziemy stąd. Serio? Dobra, nie no, chcecie bardzo, to idziemy. Nie wzbudzając podejrzeń ani trochę, tylko oglądam się na wszystkich, jakbym coś przeskrobał. Oj, nie, no to musi wyjść prędzej czy później, no. Jeżeli to, co było dwie godziny później, to jest właśnie, to był pan Whalen Park w dalszym ciągu, no to zaraz się dowiedzą, że mail został wysłany. Tylko jak? Przecież tam był secure mail. Przecież tak było napisane, ale... Tu? Dobra, no restricted, tam nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. Ej, mogę tutaj. Ha, ale dobra, ale sprawdzić? Dobra, bardzo podejrzane, jeżeli mają tutaj kamery i to widzą. Ale akurat w tej sali nie. Dobra. Aha, czyli co, wysyłamy maila drugą część? O, ej, nie trzasnął. Zaskoczenie. Miles zachowywał się inaczej. No i pięknie. Ale po co tutaj wracałeś? Złoczyńca wraca na miejsce zbrodni. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize. On się głos załamał przy Berkeley. Ej, to był dobry laptop. Musisz mi 2000 pesos. Firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. No skoro tak to ujęłeś w słowa, no to faktycznie zapomniałem, że to Merkow. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Fuck no! No. He said yes, Mr. Blair. No porąbało was. Oh, and did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? No. Nie. No, taki los czeka każdego whistleblowera w końcu. Chyba, że dobrze się ukryje, albo ucieknie. A ja bym poprosił wersję w strzykawce? Można? Okej. Pięknie. No, kochani, tak zaczyna się whistleblower. Już dobre rozpoczęcie. Mocne, na sam początek. Nie, bo rozpoczęcie będzie na koniec tej. No dobra, po loading screenie co, wylądujemy już? W generatorze pola morfogenicznego, czy nie? To jest moje szczere pytanie. Aha, chyba tak. Aha, pamiętam dobrze te obrazy. No i ten obraz, który się wypalał na siatkówce oka, którego nie można się pozbyć, no właśnie. A pamiętam. To udało mi się chwycić Milesem. Koleś, jak tam? Się podoba? Serial mi drugi odcinek się przypasił. O. No dobrze, się zamykam. I jest nasz znajomy. Dobra, nic nie widziałem. Ej, może on będzie miał noktowizję bez noktowizora? Jak nie topesz. Nie no, sorry, one echolokacje. Raczej jak koty. I jest i kamera. No, to pięknie. Dobra, to wracamy do korzeni, widzę. Nie, to nie jest ta sama, której Miles używał, nie? Nie, na pewno nie. Ale notatki robi tak samo. Spierdoliłem sprawę. Boże, gdzie jestem? Ile to już czasu? Kilka godzin? Tygodni? W głowie mi szumi. Zmusili mnie do oglądania pola. Muszę znaleźć pomoc. Lisa, przepraszam.
Jeśli umrę, wiem, że mnie znajdziesz. No nie, jeszcze Lisa? Tu też wiem, co będzie w sequelu. Wiem, że nie spoczniesz, dopóki nie znajdziesz mojego ciała. Mam nadzieję, że znajdziesz tę kamerę przy moich zwłokach. Mam nadzieję, że materiały na niej zrobią to, czego ja nie mogłem. Ujawnią prawdę. Lisa, kotku, przepraszam, dałem dupy. Wydawało mi się, że postępuję słusznie, ale naprawdę spierdoliłem sprawę. Ale przynajmniej, Waylonie, miałeś dobre intencje. No ale koniec może być straszny. Aha, dobra. Widzę po staremu. Bo nic się nie zmieniło zupełnie, tak? Wszystko... Oj! Co, kto i gdzie? Też jestem pacjentem. Jak on chce mi kuku zrobić... O, shit. Dobra, nara! Haha, i zamknę za sobą drzwi od razu. Haha, mistrz zamykania za sobą. Dobra, 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 dobra. Już mnie ściga... O, shit. Nie, tu nie za nim. O! Po mnie? Czy jeszcze nie? Chyba już tak, no. Chyba właśnie zginąłem. Ale tu się nie da? Jeżeli tu się nie da, to jest po mnie. A może tu? Nie. I pierwszy zgon chyba będzie w Whistleblowerze właśnie. O kurde. A tak się da? No dawaj pod wyro. Nie mogę. No przecież patrzcie, jak on przelatuje. Ej, bateria. Dobra. No i co teraz? On jest po drugiej stronie. Ej, chyba że on się zajmie tym kolesiem, który mnie gonił. Dobra, delikatnie. Waylon. A może nie? A może jeszcze nie? Ej, wo. Nie o to mi chodziło. Dobra, ale co? Serio? Gdzieś tu? Ej, tu były drzwi. Kurde. Oh, fuck. It's always hard to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. You're one of those. Too good for the likes of us. Nie, nie, będę... I belong. Będę przynależał. There are no observers here. Tylko uczestnicy, tak? Nie ma gapiów. Get the fuck out of here before I change my mind. Dobrze. Tylko trendy. A, tutaj, dzięki. Tam? Nie, dobra, wiecie co, ja was opuszczę. Kulturalnie, grzecznie. Na razie, bawcie się dobrze. Uff! Pojebańcy. Ej, ty tak nie wstawaj. Dobra, będziemy się klepać tak po ryjach. No to pozwól, że ja po prostu zrobię to, co zwykle robię najlepiej, czyli ucieknę. Bo Waylon też nie walczy. Masz drzwiami w ryj, to mogę ci zrobić ewentualnie. Dobra, to jest ciemna cholera. I kopię jakiegoś gościa na ziemi właśnie. Dobra, to może... niech tak zostanie. Okej. Okay. Powiedz, że Waylon wysoko skaczesz. Nie ma baterii? Nie ma. Dobra, dawaj. No. Akurat wchodził? Nie. Ej, to może faktycznie wypatrzę jeszcze jakąś bateryjkę. Zip. Zip. Nie. No to idziemy. No może wreszcie doczekam jakiegoś horroru w szybie wentylacyjnym. We get out of here through reception, and then Merc Tactical clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Kurczę, no ale tylko szkoda, że to, z racji tego, że to jest prequel, to wiemy, że wszystkie próby tutaj się nie udadzą w ogóle. Żadna z nich nie będzie owocna. Kurde, więc nawet Gwardia Narodowa tutaj nie pomoże, bo nawet nie damy rady ich wezwać. No szkoda! Czemu w ten sposób? I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes. Yes. Prosto z mostu. Dobra, chcę posłuchać dalszego ciągu tej rozmowy, więc pewnie muszę się przenieść tutaj. Albo i nie. Okej, dobra, oszczędzajmy baterie. Chill. Tylko teraz, żebym wiedział, co i gdzie skręcić.
Aż dziwne, aż tyle otwartych kratek wentylacyjnych i żaden psychoś jeszcze nim nie kręcił. Bo tam jest koleś, widzę go. Pytanie, czy groźny, czy nie. Halo? Nie, temu po prostu smutno. Więc... Ej, właśnie, patrzcie. To nie to, co ma, on ma wszystkie palce jeszcze. No chyba, że spotkamy szalonego doktorka jeszcze. Oh shit. Co tu robisz? Czemu się nagle podniosłeś? Aha, nie, bo jest sam w stanie tego przepchnąć. Dobra. To nie dziękuj. Albo dobra. Może cię zamknę jednak. Alright. Ale właśnie, tam była jakaś notatka chyba, nie? No właśnie. Radio w więzieniu. Jest tu radio na krótkie fale. Jeżeli jest zasilane prądem, może uda mi się je naprawić. Użyć go. Jest jeszcze nadzieja, Lisa. Wracam do domu, do ciebie. Kurde, płonne nadzieje chyba, Waylon, sorki. Ta mnie ostrzegałaś, popełniłem błąd. Myślałem, że podrzucenie paru informacji kilku dziennikarzom... Kilku? Było bezpieczniejszym sposobem. Nie chciałem przyciągnąć uwagi. Być na celowniku. Merkow jest niebezpieczny, wiem o tym. Wiedziałem, że muszę być ostrożny dla twojego dobra, dla naszych synów. No, pięknie, jeszcze rodzinę w to wciągnął. No, to wymagało odwagi i troszeczkę głupoty, nie? Dobra, myślę, musiałem odkryć przed światem to, co wyrabia Merkow. Powinienem był o tym krzyczeć wszystkim i wszędzie. Nie mogę umrzeć. Nie przed dostaniem się do radia. Tym razem tego nie ukryją. To jest zbyt poważne, zbyt niebezpieczne. No faktycznie. Ale tak jak mówiłem, to jest prequel. Kto grał w Outlasta wie, że to nie może się udać. Shit. Ale już duszek na samym początku? Nie tylko w epilogu. Dobra. Nie ma ojca Martina, który mówi, gdzie mamy iść. Ej. Jeszcze normalnie wyglądający. Jeszcze ten pożar musi mieć miejsce. Aha. Dobra, tutaj. Tam nie przejdę. Putup, putup. Inactive. Nie mówcie, że Chris jeszcze żyje. Ej, faktycznie on jeszcze żyje, no na pewno odegra jakąś rolę. Jestem w stanie uwierzyć, że on jest lekarzem, ale nie jest tak naprawdę pacjentem, więc pewnie, że go wypuszczę, ale najpierw sprawdźmy, czy nic tu nie ma, nie. Dokumenty? Ej, jest bateria. Ha! Dobra, to hop. Ej, nie, ale serio, nie ma dokumentów. Żadnych. To jedziemy z tym koksem. Ej! No dobra, sorry doktorku, miałem dobre intencje. Tak, już nie żyje? Szybko to dosyć, nie? Teraz się podniesie pewnie, no przynajmniej... Ej, no sorry. Dwa razy gruchnął jego nosem o szybę. Może go złamał, fajnie, ale to tego się nie umiera. Dobra. To gdzie w takim wypadku? A, tu już jest aktyw, rozumiem, tak? To cofamy się. Gdzie? Dobra. Lekarze uciekają, a moment on się... Nie, on się nie przedziera przez to chyba. Czy jednak? On tam dalej jest! Ale ja jestem niegroźny! Tu? Dobra, za lekarzami, kurde. Halo? Moment, tu może na górę? Jakoś się później wejdę. Dobra, zwłoki. Sami pacjenci. Ej, czyżby ci przebiegający lekarze dali radę? Kurde. Moment. Coś tam jest. No, widziałem tam bateryjkę. Chyba. Kurde. Bez przesady. A nie, sorry. Coś się odbijało po prostu. Aj, ale są mi dokumenty. No to czytajmy ten dokument. Spokoju. Od J. Blair, Merkow Corporation, do H. Grant. Rezygnacja z powodu kłopotów ze zdrowiem psychicznym, CC-8208. Szanowna pani Grande, w nadchodzących tygodniach może z panią próbować nawiązać kontakt pani Lisa Park. Cholera.
No to już wtopiłeś, Waylon. Niestety, twoja dziewczyna już jest na grubo zamieszana. Z Leadville w Colorado. Celem uzyskania informacji odnośnie rozwiązania stosunku pracy i hospitalizacji jej męża Waylona. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę o kierowanie korespondencji bezpośrednio do mnie. Pan Park, były konsultant numer kontraktu, bla bla bla, zrezygnował z powodów wcześniej niezdiagnozowanych problemów ze zdrowiem psychicznym. Dobra, fajnie to brzmi na papierze, ale wiemy, że to inaczej wyglądało, nie? Osobiście odwiedziłem panią Park i jej synów, tych frajerzy pieprzony, oraz poinformowałem ich o zaistniałej sytuacji. Oczywiście zapewniając o gotowości zapewnienia odpowiedniej opieki jej mężowi przez Merkow Psychiatric. Pani Park miała kilka dość negatywnych uwag odnośnie tak mojej osoby, jak i korporacji Merkow. Poinformowałem panią Park o przysługującym jej prawie do próby podważenia postawionej przez lekarzy diagnozy jej męża. Jednocześnie uprzedziłem, że w przypadku stwierdzenia, że pan Park złożył nieuzasadnioną stanem zdrowia rezygnację ze stanowiska, jego ubezpieczenie zostanie anulowane, a wszystkie rachunki za opiekę medyczną opiewające na dość wysoką kwotę będą musiały zostać pokryte. Mam nadzieję, że wyraziłem się dość jasno i problem został rozwiązany. Niemniej jednak, gdyby pani Park wciąż była natarczywa i starała się uzyskać informacje odnośnie jej męża z pominięciem mnie, proszę dać mi znać. Jest to przypadek, którym chciałbym zająć się osobiście. Czyli Jeremy Blair. Jeremy Blair jest na celowniku Waylona teraz. Na pewno. Inaczej. Ja na miejscu Waylona już bym gościa teraz ścigał tylko jego. Za to, że chce dorwać moją kobietę i jeszcze pewnie położyć łapskę na synach. Pewnie na ich bezpieczeństwie. Może im zrobić krzywdę. No to pewnie ten pościg już w kolejnym odcinku podejmiemy. Dobra, kochani, ja w tym miejscu się żegnam. To trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Outlast Whistleblower. Pozdro, cześć, hej.